Dzisiaj bardzo ciekawy temat dla tych wszystkich, którzy są przygotowani na wybuch bomby jądrowej, ewentualnie odbywają samotne podróże gdzieś w jakieś ostępy, w dzicz lub są na środku oceanu. Dzień. Jest to mobilna stacja zasilania, niektórzy pewnie ją nazwą w uproszczeniu Powerbankiem, która będzie Wam pozwalała na to, żeby zasilać urządzenia zarówno 5V, zarówno zgodnie ze standardami Power Delivery, czyli przez łącze USB-typ C, czy przez normalne, jak i również będziecie mogli podłączyć urządzenia zasilane z gniazdka zapalniczki samochodowej oraz zasilane normalnie, tradycyjnie z gniazdka. Co ciekawe, to urządzenie będzie można zasilić również za pomocą paneli słonecznych, tak, żeby na przykład, będąc gdzieś na środku oceanu, jak powiedziałem, czy będąc gdzieś w domku w górach, w ciągu dnia ładować to urządzenie, a w ciągu nocy korzystać ze zgromadzonej w nim energii. W opisie filmu tradycyjnie znajdziecie link do strony dystrybutora tego urządzenia, i na tej stronie znajdziecie stosowne informacje odnośnie parametrów takich konkretnych, jeżeli kogoś będą interesowały, no i oraz odnośnie ceny, która aktualnie na to urządzenie obowiązuje. Również znajdziecie tam dość ciekawe, tabelki, w których znajdziecie mniej więcej przybliżony czas, ile na przykład będziecie mogli pracować wiertarką 900-watową przy pomocy takiego urządzenia, bo możemy sobie zasilić wiertarkę, możemy sobie zasilić piłę tarczową, grill elektryczny, wszystkie urządzenia, które pracują z mocą do 1800 W, możemy z tego urządzenia zasilić i pracować. Oczywiście czas pracy będzie zależny od tego, jak dużo energii dane urządzenie pobiera, ale to trzeba będzie już zweryfikować, posiadając takie urządzenie, ewentualnie zasugerować się właśnie tą Tabelką, gdzie no mamy zaznaczone, że na przykład telefon naładujemy od 90 do 140 razy, klimatyzacja będzie chodziła przez 3 godziny, samochodem elektrycznym przejdziemy więcej, dodatkowe 5 czy 8 km, a że żelazkiem będziemy mogli um, coś pracować przez 3 godziny. Dobra, przyjrzyjmy się bliżej temu urządzeniu, może na początku, zanim o samym urządzeniu, to co znajdujemy w zestawie. Pierwszym elementem to jest kabel zasilający. Klasyczny nasz kabel zasilający z gniazdka. Będziemy to urządzenie ładowali z gniazdka. Drugi kabel jest to kabel, który pozwoli naładować to urządzenie. Z gniazda zapalniczki samochodowej, na przykład, jeżeli się przemieszczamy w cały dzień. Ja często, jak jeżdżę na ofraudzie, można podczas Dnia jazdy ładować takie urządzenia, a wieczorem z niego korzystać. Kolejnym elementem jest przewód, który będzie pozwalał na podłączenie do tego samego 12-woltowego złącza paneli fotowoltaicznych i dzięki tym panelom fotowoltaicznym możemy również to urządzenie ładować. Sama mobilna stacja zasilania jest przechowywana w pokrowcu, jest ona wykonana z plastiku, z dobrej jakości plastiku, ma uchwyty drączki, z tego względu, że ważą na blisko 15 kg tak więc no już tutaj raczej sugeruję, żeby szarpnąć je dwoma rękami, żeby nie było problemów. Na froncie mamy duży, czytelny wyświetlacz, mamy cały zestaw portów, mamy na dole porty USB typ C, które pozwalają do, na ładowanie urządzeń mocą do 60 W. Na górze mamy cztery złącza USB typ A, dwa klasyczne, które pracują w standardzie 5 V i 40 A i dwa fast charge, które pozwalają na ładowanie już z prędkością większą, zgodną z fast 3.0. Na panelu również znajdziemy przyciski. Daną sekcję tego urządzenia można włączać lub wyłączać. Jeżeli mamy tutaj sekcję DC, czyli prądu stałego, możemy ją włączyć lub wyłączyć. Na tyle znajdziemy gniazdka sekcji AC i również tą sekcję AC, czyli prądu przemiennego, możemy włączyć lub wyłączyć. Na boku za taką klapeczką mamy dodatkowe złącza, które będą służyły do ładowania tego urządzenia. Pierwsze to jest to żółte złącze, gdzie naładujemy to urządzenie za pralniczki samochodu, ewentualnie z Paneli fotowoltaicznych. Jak widzicie, możemy maksymalnie do. Dostarczyć tu 65V 10A, czyli 650W. Możemy do tego zastosować tak naprawdę dowolne panele słoneczne, połączone w, w szereg, dwa lub trzy, tak żeby mieścić się w tym limicie napięciowym. Ja do dyspozycji też miałem tutaj od dy -dy dystrybutora taki bardzo fajny zestaw paneli słonecznych, które można sobie w prosty sposób przewozić w takiej no, fajnej, można by powiedzieć, aktóweczce. W razie potrzeby możemy go rozłożyć. Jest to Zestaw, który daje nam moc 110 W. No, jak wiecie, w listopadzie słońce nie jest najmocniejsze w naszej długości i szerokości geograficznej, tak więc musiałem wyczekać tutaj na dzień, w którym choć trochę słońca będzie, i również tą opcję przetestowałem, ładowania z tych paneli słonecznych i jak najbardziej jest to oczywiście do wykonania. Możemy sobie w naszym domku gdzieś w lesie zamontować nie wiem 3 czy 4 panele słoneczne na dachu, żeby tylko w momencie, kiedy tam dojeżdżamy już z naładowanym urządzeniem, doładowywać je tylko z dachu. Oczywiście ona też pracuje w trybie buforowym, czyli jednocześnie możemy je ładować oraz z niego korzystać. To jest też dość dobra informacja, ponieważ możemy z niego korzystać jak ze standardowego UPS-a. Też robiłem takie eksperymenty, podłączyłem nawet komputer, komputer taki klasyczny blaszak, który jest bardzo czuły na wszelakie zaniki napięcia. Przełączałem ten komputer podczas, podczas pracy na zasilanie z samego PowerBanka, z samej mobilnej stacji zasilania, jak i z sieci. Zresztą też warto wspomnieć, że samo urządzenie charakteryzuje się bardzo ładnym przebiegiem sinusoidalnym. On lepiej wygląda nawet niż ten przebieg sinusoidalny, który ja mam w sieci. W tej chwili widzicie, jak to wygląda z przebiegiem z urządzenia, a teraz widzicie, jak wygląda mój przebieg z sieci. Następuje to zmiana bardzo szybko, tak więc urządzenia te, które testowałem, nie mają z tym problemu. One nie wyłączają się, nie restartują się, nie resetują się. Tak więc może to działać jako jako UPS i to jest UPS taki szybki, który pozwoli na w momencie, kiedy wróci zasilanie w przeciągu 20 minut na naładować się do, do 20 minut do 80%, tak więc to jest dość istotne, bo klasyczne UPS-y potrzebują dużo czasu, żeby baterię naładować, a tutaj dzięki temu, że mamy dużą baterię litowo-jonową, naładuje się ona hmm. bardzo, bardzo szybko. Na froncie mamy duży wyświetlacz, który będzie nas informował o czasie, jaki jest potrzebny albo do naładowania, albo do Całkowitego rozładowania tego urządzenia. Również tutaj znajdziemy moc, którą urządzenie pobiera z sieci oraz jakie pobierają urządzenia do niego podłączone. Też jest dość ciekawa opcja, bo to urządzenie dość miękko startuje. W momencie, kiedy podłączymy je do, do zasilania, ono na początku powolutku się rozpędza. Bierze po 14, 30, 50, 100, 200, aż dochodzi do tej mocy takiej znamionowej około, około 1000 W. Z Jaką się będzie ładowało, tak więc jest to o tyle fajnie, że jeżeli byśmy mieli słabą gdzieś instalację, to również to urządzenie będzie w stanie zweryfikować, że w momencie, kiedy coraz większy prąd pobiera, następuje zbyt duży spadek napięcia i wtedy może się na odpowiednim poziomie poboru prądu chociażby z sieci zatrzymać, tak żeby tej sieci nie przeciążać. Tak jak już powiedziałem, w zależności od tego, jakie urządzenie jaką mocą podłączamy do tego, do, tego, do tej stacji zasilania, takie informacje będziemy otrzymywali, jeśli chodzi o wyjście, jeśli chodzi o ilość godzin, minut, jakie będzie urządzenie pracowało. Na środku mamy też czytelny wskaźnik tego Jaki poziom aktualnie zgromadzenia energii w akumulatorze mamy? Robiłem tutaj obciążenia tego typu, że przeciążałem to urządzenie. Tutaj ono ma moc do 1800 watów jako jedno pojedyncze urządzenie. Bo również trzeba wspomnieć, że urządzenia mają możliwość stakowania, czyli jedno możemy połączyć z drugim, drugie z trzecim, i wtedy uzyskać jak gdyby moc skumulowaną. Jeżeli byśmy chcieli naprawdę, nie wiem, kuchnię taką klasyczną zasilić, to możemy również przy pomocy tych urządzeń. Wtedy będziemy mogli tą moc odpowiednio zmultiplikować, żeby mieć na wyjściu nie 1800, tylko na przykład 3600W. Wracam do tego mojego obciążenia. Jak widzicie, na wyjściu miałem mniej więcej 231V i obciążałem to urządzenie. W momencie, kiedy pobór prądu przekraczał to 1800W, przełączało się to ta, podłączyłem tam suszarkę, ona ma 2200W. To urządzenie inteligentnie obniżyło napięcie do 200W. 11V, tak, żeby mieścić się w tym limicie do 1800W. U mnie tutaj widzicie, że pokazuje 1835. Również w, w następnych dniach zobaczycie kolejne urządzenie, które miało moc wyjściową nieco mniejszą, bo 600W i tam również obciążałem je tak bardzo mocno. To na początku mamy ten, ten taki sposób obniżania delikatnie napięcia wyjściowego, ale później po prostu pojawia się napis overload. Jeżeli tamto urządzenie obciążyłem, tym to mocą dużą, 2000 W, ono miało wydajność do 600, wtedy pojawiał się, pojawiała się informacja, że urządzenie jest przeciążone, ono się wyłączało, należało odłączyć odbiornik, ono się uruchamiało ponownie i ponownie można było zasilać urządzenia, które pracowały z tą mocą znamionowo. Przeprowadziłem również pomiar głośności, jak ono funkcjonuje. Urządzenie jest wyposażone w, w wentylatory i w zależności od tego, jakiej mocy będziemy prąd z niego pobierali, czy jaką mocą będziemy ją Ładowali, te wiatraki będą działały wolniej lub szybciej. Maksymalna głośność, jaką teraz widzicie, to jest taka przy włączonych wentylatorach na najwyższych obrotach. Tak więc to urządzenie będzie zdecydowanie cichsze w momencie, kiedy będziemy konsumowali mało tej energii. Oczywiście, kiedy podłączymy do ładowania tylko nie wiem, laptopa czy telefon, to ono zupełnie jest bezgłośne, bo wtedy są wentylatory wyłączone, ale to jest poziom odniesienia, kiedy ono jest najgłośniejsze. Oczywiście, pomimo tego, że jest ono wyczuwalne na ucho, ale znacznie, znacznie ciszej jest niż chociażby agregat spalinowy. Pokusiłem się również o obciążenie tych złącz klasycznych i złącz USB Typ C i złącz USB Typ A. Tak więc tutaj też nie napotkałem żadnych problemów. To urządzenie bez najmniejszego problemu na każdym ze złączy potrafi osiągnąć tą moc deklarowaną przez producenta dla poszczególnych źródeł odbiorów. Jak widzicie, tu jest podłączone złącze USB Typ C i również podłączam dodatkowe obciążenia na złączach typu USB Typ A. Reasumując, muszę powiedzieć, że urządzenie przypadło mi do gustu. Spełnia ono moje wszelakie wymagania, jeśli chodzi o urządzenie, które zabezpiecza potrzeby energetyczne w przypadku jakimś albo przebywania w obszarze, gdzie do, do normalnych źródeł zasilania nie mamy dostępu, albo w przypadku, kiedy występuje jakaś poważna awaria. Dzięki temu, że akumulator jest dość duży, można dość długo podtrzymywać nasze domowe urządzenia. Dzięki temu, że charakterystyka prądu jest odpowiednia, jest ten prąd przemienny, jest ładny sinus, bez problemu te wszystkie urządzenia, które potrzebują, chociażby silniki, silniki pomp wszelkiego rodzaju, które mamy w domach pągłobiegowych, będą Funkcjonowały. Również ta opcja, że szybko można to urządzenie ponownie naładować, jest dla mnie. Jak najbardziej przydatna. Chociażby można z agregatu prądotwórczego naładować takie urządzenie w 20 minut, a potem przez kolejne 5 czy 6 godzin korzystać i, no i cieszyć się z większej ciszy niż zazwyczaj jest to w obecności agregatu klasycznego, czy to na benzynę, czy też na olej napędowy. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, jak to urządzenie Wam się podoba. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhpl.